Kołowrót życia, tom trzeci, Wanda Prątnicka. Czyta Olga Adler, Sztokholm. Zstępowanie. Twoim problemem nie był fakt doświadczenia prowadzącego do odwrócenia się od Boga, lecz przyzwolenie, aby dynamika tego procesu nabrała rozpędu, w którym się zatraciłeś. Zacząłeś sobie wmawiać, że nie jesteś w stanie tej dynamiki powstrzymać i odwrócić. Taki stan umysłu prowadził do nieustannego obniżania się Twoich wibracji, w wyniku czego Twoje ciało zaczęło tracić swój dotychczasowy blask. Zaczęło się ono kierować w stronę zagęszczonej działalności. Proces ten trwał tak długo, aż powstała materialna fizyczność, jaką znamy dziś. Nie stało się to nagle, z dnia na dzień. Nowy sposób doświadczenia emocji wkradał się w Twoje uczucia powoli i niepostrzeżenie, niczym wąż w rajskim ogrodzie. Działo się to na tyle powoli, że nie potrafiłeś rozpoznać i rozwiązać i powiązać ze sobą przyczyny i skutku. Wcześniej żyłeś w świetle, stąd manifestacja Twojego działania była natychmiastowa. Później Twoje światło powoli zaczęło przygasać, efektem czego manifestacja opóźniała się w czasie. Nic dziwnego, miała wszak coraz trudniejszą drogę do przybycia. Poza tym przechodziłeś przez proces coraz większego zaćmienia własnego umysłu. Gdy manifestowały się w Twym życiu nowe, negatywne rezultaty, nie dostrzegałeś, czy nie kojarzyłeś, że ich przyczyną jest Twe błędne myślenie. Wciąż pogłębiało się w Tobie odmienne od dotychczasowego postrzeganie rzeczywistości, a co za tym idzie, przeżywanie doświadczeń w nowy, nieakceptowany przez Ciebie sposób. To powodowało, że złe emocje budziły następne, jeszcze gorsze, za sprawą sprawionych w ruch i ciągle narastających czy napierających na Ciebie wibracji. Myśli to wibracje. To właśnie one stanowiły przyczynę tego, że z tych małych negatywnych emocji rodziły się coraz większe, o coraz większej sile wibracji, z których powstawały wiry. Wpadłeś w niewidzialną spiralę, która z wielką siłą ściągała Cię w dół. Wcześniej nie czyniłeś zła, nie dlatego, że nie mogłeś. Miałeś po prostu świadomość tego, że to Ci całkowicie się nie opłaca. Wiedziałeś bowiem, że dobro przyciąga coraz więcej dobra, a każde, nawet najmniejsze zło, przyciąga coraz więcej zła. Później ze względu na obniżenie się Twojej świadomości zapomniałeś o tym. W stosunku do Twojej wcześniejszej wiedzy postępowałeś zupełnie na opak. Myślałeś niewłaściwie, co kreowało złe doświadczenia, a Ty je krytykowałeś. Skutek był taki, że przybywało ich coraz więcej. Wszystko zaczęło się zatem od jednej, niepozornej, zupełnie nic nieznaczącej myśli o zabarwieniu negatywnym. Z niej to powstała prawdziwa lawina. Koniec.